Witajcie serdecznie. Dzisiaj będziecie mieli okazję usłyszeć o muzyce do pewnej konsoli. Jakiej, Pawle? Pegasus. Famicom. Famicom. Tak więc do usłyszenia za chwilę. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam w kolejnym 86. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony wita was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... A z drugiej strony jak zawsze uśmiechnięty na twarzy. Wasz wierny samuraj, Mariusz Borkowski, który kłania się w pas standardowo. Nie kłoniłeś się. Jak to nie? To było pochylenie się. No to dobra, to tam pamiętasz, o 90? 90 stopni jest bardzo oficjalne, takie, 45 tak. To jak chcesz się oświadczyć chyba komuś, jeśli dobrze pamiętam. A ty się już oświadczyłeś? Ja już jestem po... Po oświadczeniu czy po ukłonie? Witajcie serdecznie, naprawdę fajnie was widzieć, znowu słyszeć. Dziękujemy za wasze dotychczasowe wsparcie. Lajkowanie, nie lajkowanie, komentarze zawsze są w cenie, a szczególnie dzwoneczki. YouTube jest okropny. Mam nadzieję, że ty algorytmie nas nie słyszysz, że jak nas słyszysz, to wie. My tutaj hola, hola. I przychodzi pan YouTube. I przychodzi pan co? YouTube. Wiecie co, my was zwijamy. Koniec, zwijamy interes. Zwijacie interes. Nie ma tak dobrze. Nie ma tak dobrze, zwłaszcza, że kiedy my to nagrywamy, teoretycznie jest wiosna. Ale... My jesteśmy już po festiwalu, wszystkich koncertach chyba bodajże ten odcinek się pojawi. Tak, to będzie już po, tak, a my jesteśmy akurat w takim momencie. Jeszcze jesteśmy zdatni do życia. Jesteśmy jeszcze w takim momencie, kiedy śnieg mamy za oknem. A mi nie mów. Kwiecień i śnieg. Chociaż... Kwiecień i śnieg. Koniec kwietnia. Koniec kwietnia, no. Ja czytałem prognozę pogody i to mnie trochę dobiło. Że największym sukcesem będzie, jeśli w majówkę nie będzie padał śnieg. Także już jesteśmy w tym momencie. No dobrze. Mamy dzisiaj do opowiedzenia dosyć ciekawą, fajną, myślę. Ale że... zawsze mamy ciekawe te tematy. Co ty tutaj... No nie, jak gadaliście o Halo, to tak... A ty o Jakuzie! No, okay. Nic nie powiem. Okay. Ten rok, to już kiedyś o tym mówię, że ten rok to jest taki rok rocznic. Tu mamy 20-lecie, 30-lecie i obchodzimy również 40-lecie. To pokazuje nam, jacy starzy jesteśmy. Ty, Paweł, jeszcze młody, w kwiecie wieku. A co ja mam powiedzieć? Się starzeje jak wino. Jak mleko. Jak mleko. Dzięki. Czyli chcesz mi powiedzieć, że skisnę. No, jedną nogą. Ale okej, jeśli chodzi o rocznicę, to tak. Obchodzimy, tak, 20-30. I teraz będziemy obchodzić, czy już nawet w sumie obchodzimy, 40-lecie nie gry. Nie, w tamtym roku obchodziliśmy. W tamtym roku obchodziliśmy 1983 Japonia, 1985 Stany, dokładnie 15 lipca. Tak. Mówimy oczywiście o Nintendo Entertainment System, czyli już nie mówimy o samej jednej grze, ale o całym systemie. Ja lubię Famicom, ja lubię te słowo Famicom. A ja lubię Pegasus, tak po naszemu. Ogólnie i na przykład wygląd konsoli Famicoma mi się bardzo podoba. Ojeju, zdecydowanie. NES-owy, taki szary, taki klocek. Taki kurde pudełko dosłownie. Taki nijaki. Pudełko. Nawet, znaczy no, wiadomo, że ten kontroler stał się bardzo, ja nie lubię tego słowa za bardzo używać, zbyt często, ikoniczny. Tak? Jest ikoniczny, no być może. Ale ja na przykład wolę ten taki bordowy, złoty kolor japoński. W ogóle jak wyszła ta wersja mini, mnie cały czas ciągnie, żeby sobie tą wersję mini kupić japońską. Nie tą... Zresztą, to, co było u nas wydawane. No, ale w Japonii na przykład za śmieszne pieniądze można kupić. Chyba za 200-300 zł kupisz tą konsolę. A u nas to, nie wiem, cebularze, Janusz biznesu za 1000, no, albo 500-600 zł. Tak samo ze SNES-em jest. Mm. Ale generalnie, jeśli chodzi o samą konsolę, to mamy chyba wszyscy. Mamy takie raczej ciepłe wspomnienia. No w Polsce akurat mamy... tę historię dosyć nietypową, bo u nas nie było NES-a ani Famicona. My mieliśmy coś pomiędzy i to był Pegasus, którego kupowało się na bazarze albo na giełdzie samochodowej i to było takie połączenie
trochę amerykańskiej, trochę japońskiej technologii, trochę wszystkiego. Tak. Jeśli chodzi o bibliotekę gier, to też mieliśmy tam wszystko. Znaczy, myśmy się wychowywali też w czasach, kiedy były komputery, tak? Tak. Znaczy komputery. Jak to się mówiło, video game television, czy coś takiego, że Atari, że podłączałeś pod, pod telewizor, czy były po prostu inne te... Znaczy, jeśli chodzi o konsole, no to byliśmy do tyłu o ładnych... kilka latek, no nie? Więc my bawiliśmy się 8-bitowym Famicomem, NES-em. Ale o tym za chwilę będziemy rozmawiać. A już w Stanach mieli 16-bitowego SNES-a. Pięknego SNES-a i gdzieś tam za rogiem powoli się Sega zbliżała. Ale tak. Jak chcecie usłyszeć o Sedze, o muzyce, szczególnie o dźwiękach, nietypowych dźwiękach Segi, to zachęcamy was do obejrzenia 82 odcinka, gdzie rozmawiamy z Pawłem o Sedze Mega Drive. Mm-hmm. Świetna konsola. Dzisiaj będziemy mówić o NES-ie, o Famicomie, o Pegasusie. Głównie pod kątem muzyki, bo prawda jest taka, już macie dosyć dużo, słyszeliście na pewno, naczytaliście się na Wikipedii, macie ogromną wiedzę. My z Pawem będziemy chcieli się z wami podzielić, drogie słuchaczki, widzowie i słuchacze, a swoimi takimi, taką, nie wiem, top ten, najlepsza lista. Może najlepsza to może trudno. Ulubione może takie. Ulubione, które albo, takie, które, albo inaczej, albo takie, które warto przesłuchać. Tak, pod kątem muzyki. Jeśli chodzi o ulubione, to mam ich dużo. No ktoś teraz mówi, kurde, co oni gadają o ośmiobitowcach, o muzyce ośmiobitowca. Wylepi się ucicie, nic nie mówcie. Tak. Nie, na serio, muzyka 8-bitowa z... Ja dzisiaj będę mówił Famicom, wybacz, ty będziesz mówił NES. Ja będę mówił Pegasus. Ty będziesz mówił Pegasus z Famicona, ojej, co tam się działo. Ja do dzisiaj naprawdę do niektórych tematów wracam. Ja też. Ale zanim do tego, Mariusz, tradycyjnie trzeba zapytać, co tam było słuchać. Kurczę, ale długi wstęp nam się zrobi, tak, więc ja postaram bardzo się... Dobrze, ja postaram się w skrócie. A przed nagraniem tego odcinka powiedziałem tobie, że z rządzeniem losu i szczęśliwym trafem, to można dosłownie powiedzieć, szczęśliwy trafem trafiła do moich rąk ścieżka dźwiękowa z ostatniej odsłony Amoco 6 Fires of the Rubicon. A mam nadzieję, że będzie później w zbliżeniach ładnie wyglądać. Byłem fenomenalnie wydana ścieżka dźwiękowa, powiem wam, osobiście bardzo mi się podoba. Kota Hashino Takashi Onodera, Shoji Miyaza, Tsuka Satoshi i Hideko Eto. Część z tych kompozytorów miała przyjemność pracować przy poprzednich odsłonach Armored Core i powiem wam tak, strasznie żałuję, ponieważ ta ścieżka dźwiękowa nie otrzymała zasłużonego takiego, powiedzmy, splendoru. A powinna dostać, ale jest kilka powodów. Pierwsze, tamten rok był okrutny, jeżeli chodzi o premiery, i wiele, nawet tych dużych produkcji nie miały szans się przebić. W sensie, wydaje mi się, że stworzyły się takie enklawy, środowiska, graczy, którzy czekali na jakąś konkretną grę i tylko chciały na przykład grać taki tytuł, Wing Wing, do naszego jednego z słuchaczy i kolegów z Discorda, Tomasza. Tomku, to jest właśnie mowa o tobie, bo tylko chyba ty grałeś Armored Core. Tak więc wydaje mi się, że pod kątem samej rozgrywki i samej muzyki, myślę, że też w przeciągu kilku tygodni pojawi się moja recenzja tej ścieżki dźwiękowej w końcu. No i nie będę mówił o perypetiach, bo to jest jakaś choroba. W pewnym momencie From Software wrzuciło wersję winylową, która jest dalej dostępna, natomiast płyta CD była tylko przez limitowany czas dostępna i teraz z drugiej ręki za jakieś chore pieniądze tą ścieżkę dźwiękową można kupić. Natomiast o samej muzyce, jakbym miał wam wszystkim powiedzieć dzisiaj, w moim odczuciu, bo ja grałem w kilka odsłon Armored Core, ja uwielbiam... Powiem szczerze, wszyscy kojarzą From Software z Souls-like'ów. Teraz, tak, Dark Souls. Ale dla mnie From Software zawsze będzie Armored Core. Tak, właśnie, szczerze. Tak, ja, i mimo tego, że ja bardzo cenię sobie Dark Souls, pierwszą część przeszedłem, kolejnych gier, to jeszcze Elden Ring, wiadomo, to była taka... Ale mechy to jednak jest... Ja mechy, no bo Japonia, tak... Oni jakby stworzyli ten taki, powiedzmy, Patlobor, wiesz, ten Neo Genesis Evangelion, no i mnóstwo innych fenomenalnych, wydaje mi się, animacji. Ale to, co zrobili, dziecko, które grało wcześniej na Commodore, właśnie na dzisiejszym o Famiconie, co będziemy rozmawiać, i nagle dostaje na PlayStation Armored Core, gdzie tworzysz
swojego własnego mecha, tworzysz emblematy, tworzysz kolory, no cała wyobraźnia się u ciebie uaktywniała. To była fenomenalna gra. Dla mnie do dzisiaj uważana za jeden chyba z najlepszych tytułów za czasów z pierwszej konsoli Sony PlayStation. Zaś jeżeli chodzi o samą muzykę, jak ja bym miał ją porównać, to jest świetna mieszanka muzyki klubowej, naprawdę takiej muzyki klubowej elektronicznej i takiej czasami momentami ciężkiej, a czasami przywodzącej na myśl takiej, powiedzmy, japońskie animacje, gdzie się stawia mocno na openingi, AMV-ki ogólnie, które kojarzymy, i to naprawdę w ogólnym takim skrócie bym powiedział o tej muzyce. Bo więcej chciałbym napisać, opisać wam w recenzji, tutaj zachęcam później do przeczytania tej recenzji. Zaś druga produkcja, Paweł jest pewnie w trakcie pisania... Już o niej w skrócie mówiłem. Kiedyś byśmy musieli o tych remake'ach opowiedzieć, a mianowicie chodzi oczywiście o muzykę do Final Fantasy VII Rebirth. A głównymi kompozytorami, a czy ciężko to powiedzieć główni kompozytorzy, ja bym bardziej powiedział osoby, które były takimi dyrektorami muzycznymi. Nadzorcy, czyli Masashi Hamauzu i Mitsuto Suzuki. Zresztą Mitsuto Suzuki też przy pierwszym remake'u też pracował. Sztab kompozytorów. Sztab dosłownie kompozytorów brał udział przy tym, aranżerów, orkiestratorów. A ja przesłuchałem cały ten box liczący sobie 8 płyt, ponieważ standardowy ma tylko 7, natomiast ta 8 płyta to przy tej wersji limitowanej. Ja ogólnie was zachęcam, jeżeli macie możliwość, to kupujcie wyłącznie tylko limitowaną, jeżeli jeszcze jest dostępna. No dobra, a co o samej muzyce? To znaczy tak... Ty nie grałeś chyba w... Nie mam zamiaru zagrać. Ta niezręczna cisza. Taki wrócimy tak jak w tych na Dzikim Zachodzie, jak są te... Tak, i te ja zawsze zapominam, jak się nazywają. Taki odgłos kruka. Nie wiem, może jak wyjdzie jakaś super, hiper wypasiona kolekcja, jak wyjdzie ogólnie... Ja sobie powiedziałem szczerze, jak wyjdzie cała trylogia. Znaczy, ja wiem, jakie... Obejrzałem sobie wszystko, w sensie widziałem wszystkie sceny, wiem, jaka jest fabuła. Powiedziałem... Znaczy, wiemy, jaka jest fabuła. No trochę się tutaj trochę pozmieniali, tak? Ale nie wchodzę w szczegóły, bo trochę się rozgadałem, a mamy dzisiaj gruby temat. Kurczę, mam problem z tą muzyką. To znaczy, widać, że tu jest już koniec. Koniec, w sensie, że wyciągli już przy remake'u, wyciągli praktycznie wszystkie najważniejsze tematy z Final Fantasy skomponowane przez Nobuo Matsu. Mi się wydaje, że remake ogólnie to jest już koniec, już po tym już praktycznie nic nie ma. No, co ja mam na myśli? To znaczy, wiadomo, że nie usłyszeliśmy w remake'u tematu Chocobosa, z tego co ja pamiętam. Pamiętam, że nie było. Nie było kilka innych tematów, jak chyba Main Team nie był chyba jeszcze w remake'u. Poprawnie, jeżeli się mylę. Tutaj jest, on jest podany na tacy wielu wersjach. Wersja bitewna, wersja, gdzie jest eksploracyjna. Natomiast jest bardzo dużo nowej muzyki napisane. Tak. Jest ogrom bardzo dużo nowej muzyki napisanej. Wpływ miało to, że w końcu otworzyli całą... No tak, jest otwarty, znaczy półotwarty świat, że tak powiem, dostajesz ogromną dużą planszę albo ileś tych miejscówek do... No i znaczy, to nie jest zarzut, że to jest coś złego, bo moment... Nie, to jest najlepsza rzecz akurat. Tak, właśnie ja uważam, że... ja wam powiem szczerze, ja bym wolał, żeby ogólnie była nowa muzyka napisana do tego remake'u. Ogólnie do tego remake'u. W sensie, żeby mało tworzyli, znaczy inaczej, bo te aranżacje, które są napisane przez... Znaczy, oryginalna muzyka napisana przez Uematsu, ona tutaj momentami źle brzmi. W sensie są moim zdaniem mam złe odczucia do tych aranżacji. W sensie, że one są tak przekombinowane czasami. W ogóle brzmią takie monumentalne, wiesz, takie patetyczne. W ogóle dużo tej elektroniki, momentami klubowa jest. Mało jest...
mały, znaczy ja nie oczekiwałem, że będzie jeden do jednego, a nie oczekiwałem, że to będą tematy w pełni zorkiestrowane i tylko wyłącznie się na tym skupią kompozytorzy. Ale jak ja mam być szczery, po usłyszeniu muzyki do tego Rebirth, to ja byłbym za tym, żeby stworzył w ogóle całkiem nową muzykę. Ewentualnie takie smaczki da. I tutaj są te smaczki. Są schowane i ty, jak ktoś zna bardzo dobrze muzykę z oryginału, to odkrywa to i wiesz, gdzieś tam takie kliknie, o super, że to dodali. Bardzo fajne są niektóre tematy czekobosów, muszę przyznać. To mnie pozytywnie zaskoczyli i ja mam trochę dylemat, w sensie między remake'iem, bo kilka rzeczy mi się podobało w remake'u, ale dużo mi się rzeczy nie podobało w remake'u, co zrobili pod kątem muzycznym, a tutaj mam tu trochę ten taki dysonans, bo na przykład jest dużo nowych tematów, jest taki... Ja chyba sobie gdzieś zapisałem to w notatniku. Jest na przykład utwór Jungles of Gongagaga. O, no. To był pierwszy utwór, który ja zapętliłem przynajmniej 3 razy, że go przysłałem. Na serio, to był pierwszy utwór, który ja zapętliłem. No i oczywiście fantastyczne utwory do tej minigierki karcianej. O Jezu. Jazzowe, big bandowe. Jak się fajnie to zaczyna, jest przy tym się gra. To jest właśnie to. I super, że przemycili trochę jazzu do tego, bo nie było. Dobra, bo ja się rozgadałem i się wydaje, że o tym kiedyś trzeba będzie tak, chyba... Jak kiedyś będzie. Może trylogia wyjdzie, to wtedy sobie... Tak, jak wyjdzie trzecia część za kiedyś tam. Tak, Pawle. Czego ty słuchałeś? Wiesz co, ja mam problem, bo jestem trochę zły i smutny z jednego powodu. No. Bo... Nie przyszedł ten soundtrack z Jakuzy? Piora. Nie. Urodziny masz za niedługo, to wiesz. Jeszcze kilka miesięcy. Nie, bo mówiłem o tym przed nagraniem, że przesunęła się premiera na Switcha Elden Chronicle Hundreds Heroes. Cały czas się zastanawiam, czy nie zagrać się troszkę wcześniej, na przykład na playkę. Kusi. Jestem niezniecierpliwiony, bo tam jest Sakuraba i Michiko Naruka w soundtracku. Ciekawe połączenie Sakuraba. Bardzo. Bo on wcześniej do Suikodenu żadnych nie robił, ale ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o pisanie muzyki do takiej stylistyki. Tak, dokładnie. Ta kwestia mnie trochę zasmuciła. Nie mam dlatego pojęcia, czy i kiedy będzie soundtrack, bo próbuję się skontaktować z kimkolwiek, czy to z producentem, czy z wydawcą, czy będzie soundtrack, czy zostanie wydany, nie mam takiej informacji. Także no, wiesz, próbuję sobie jakoś osłodzić to oczekiwanie, więc dalej odsłuchuję muzykę z Fantasy 14. A teraz jakiś dodatek? Jeszcze tak. Downfall chyba jakoś się nazywa? Inaczej nie pamiętam już, chyba. Ale wiem, że wyszedł i jeszcze chyba soundtrack chyba jeszcze nie jest dostępny, ale już wiem, że mnie czeka kilka godzin dodatkowych. Znaczy cała ta epopeja pod tytułem Final Fantasy XIV to jest jakieś kilkadziesiąt godzin muzyki do słuchania, także mam co robić. Ale oprócz tego odsłuchuję sobie chociażby Wild Arms. Czyli do klasyku wracam. Do klasyku wracam, tak. Do klasyku trochę się przygotowuję też mentalnie do tego, co mnie czeka przy Elden Chronicle. Do Suikodenów oczywiście wróciłem. Tak, do trylogii. Pospominać sobie. Trochę sobie pospominać. Okay. Zresztą nawet zacząłem znowu w trójkę grać. Tak, okay. Dlaczego nie? Ale też uderzyłem do nowszych gier, bo dlaczego nie? Na przykład do Octopath Traveler 2 Yasunori Nishiki. Powiem tak. To jest kolejna pozycja pod kątem ścieżki dźwiękowej, która kompletnie została zapomniana w tamtym roku, przy nagrodach szczególnie. Co mnie strasznie wkurza. Bo ja uważam, że ona jest może nie jest lepsza, ale jest, praktycznie ma ten sam poziom co jedynka. Ja bym powiedział, że jest ciupkę lepsza. Tak? Jest ciupkę lepsza, rzeczywiście. No ale wiesz... Najważniejsze jest to, że nie stworzył kropka w kropkę aż tak samo, tylko postanowił w jakiś sposób
podbudować to, co wcześniej udało mu się stworzyć. No i udało mu się rzeczywiście. Tak? Zresztą nasz kolega redakcyjny zachwala sobie Octopath Traveler. Nie? Ja zresztą też chwalę. To jest naprawdę zajebiste. Nie, no ja mam ścieżkę dźwiękową w kolekcji, a teraz zapowiedzieli chyba, albo już jest nawet, była premiera wersji takiej orkiestrowej. To jest fajnie, że Square Enix, czy mi się to podoba Square Enix Music, a że oni mimo tego niezależnie... No bo Octopath Traveler 2 nie odniosła jakiejś dużej chyba jakiegoś sukcesu sprzedażowego, popraw mnie, ale wydaje mi się, że chyba 1 się lepiej sprzedała mimo wszystko, ponieważ w ogóle śmieszne, bo 2 od razu była dostępna na nie tylko na Switchu, ale była na 5 chyba dostępna i chyba na komputerach, nie wiem, a na pewno była dostępna po prostu szerszej publiczności, tak? I mi się podoba to, że Square Enix Music wydaje później albumy od nich, od tych swoich produkcji kilka wersji, w sensie album, że masz oryginalną ścieżkę dźwiękową, później masz jazzowe aranżmenty, to mi się właśnie podoba, że tam są jednak osoby, które widzą może nawet nie tyle, co że mogą dodatkowo zarobić na muzyce, ale że chcą przedłużyć troszeczkę życie tej muzyki. Ale to też taka troszkę strategia marketingowa. No czyli trochę wydajesz muzykę i sobie ludzie przypominają. Oczywiście, że tak. Taka gra wyszła, to ja, że może sobie ją w końcu... Ale naprawdę warto. Ale kurczę, ja powiem ci, że ja niestety Octopath Traveler jeszcze nie w ogóle nie dotknąłem. Nawet na jeszcze nie kupiłem, żeby to było zabawne. Ja gdzieś tam mam w planach sobie. Ja też mówię, kupa wstydu za dużo. Rośnie, nie maleje. A kolejny miesiąc będzie jeszcze gorszy. Ja bardziej teraz staroci, ale to będziemy o tym może dzisiaj trochę rozmawiać. Oj właśnie, a propos staroci. Więc mamy premierę Nintendo Entertainment System, konsola, która troszkę... W skrócie chcę. W dużym skrócie. No, bo to nie ma sensu, żebyśmy się rozgadywali tutaj z Pawłem. Jasne, okej. Konsola pojawiła się w dosyć ciekawym momencie. Zacznę może jeszcze od rynku japońskiego. Bo tam zauważono oczywiście, że ludzie cały czas grają w gry, głównie na automatach, no i postanowili przenieść to do salonów w domach. I Nintendo stworzyło malutki system, dzięki któremu można było zagrać w Donkey Konga w domu. Tak? No bo trzeba pamiętać, że oni wcześniej tak naprawdę wystartowali... Znaczy już nie chcę wchodzić do zarania dziejów, jak oni w ogóle zaczynali w Kyoto, ale bardziej mi chodziło o to, że od automatów, tak? Tak. Automaty były pierwsze, Najpierw były tak, najpierw były automaty i później było zastanawianie się, okej, jak to przenieść na... dwie takie rzeczy do zastanawiania się. Po pierwsze, jak przenieść gry z automaty na... Z automatów na konsolę, to jest pierwsza rzecz, a druga, jak wykorzystać technologię kartridży. Bo wcześniej, kiedy pojawiały się gry wideo, w sensie takie konsole, głównie na nich w Ponga można było grać, no te pierwsze konsole polegały na tym, że miałeś tak naprawdę wbudowaną jedną, może nawet kilka gier, ale nie mogłeś ich wymieniać, nie mogłeś zmieniać, mogłeś co najwyżej tam bawić się przyciskami. Puszczasz oczko w stronę Pegasusa trochę. Puszczam oczko w stronę różnych milionów wersji maszyn odtwarzających Ponga na przykład. Jakie były, tak. Więc zaczęli pracę, zaczęli testy i okazało się, że było możliwe stworzenie takiej konsoli, dzięki której można było włożyć kartridża, odpalić jakąś grę, wyjąć kartridża, odpalić nową kolejną. No i okazało się, że da się coś takiego zrobić. Udało się przenieść Donkey Konga, czyli chyba największy taki sukces z gier automatowych. Pac-Mana, bo Pac-Man też chyba wtedy mniej więcej w tym samym czasie. Tak, Pac-Man, Donkey Kong i jeszcze kilka gier. No, Arkanoid, Galaga, no było kilka tych japońskich. Udało się przenieść... I Space Invaders. Tak, generalnie udało się przenieść rozgrywkę z automatów na konsolę, na razie w Japonii. No i co ciekawe, one miały też... To były pierwsze chyba takie dobitne gry, które miały rozbudowany system audio. Audio. Tak? Bo nawet pamiętam, że Space Invaders... I dalej... Wiesz, to jedna melodia, która była zapytana, która nagle przyspieszała, tak? Tak.
A to było, wiadomo, te całe ograniczenia i oni musieli, jakby twórcy gry i na przykład osoby, które, bo czasami było tak, że twórca gry był też od razu kompozytorem i pisał dźwięk. Tak, no konsolka wtedy była dosyć zaawansowana. Mówimy tutaj o takim malutkim sprzęcie do takiego domowego użytku, ale udało im się zmieścić kartę dźwiękową, która miała posiadała wsparcie dla pięciokanałowego dźwięku mono, więc to jest, wtedy to było dużo, naprawdę. No biorąc pod uwagę na przykład cały ten krach związany... Właśnie, muszę do tego... No właśnie, cały czas mówimy o Japonii, ale no właśnie. I próbowano zrobić ekspansję również do Stanów Zjednoczonych, a to było dosyć ryzykowne, ponieważ kilka lat wcześniej w Stanach Zjednoczonych miał miejsce potężny krach gier wideo. Spowodowany między innymi tym, że było przesytem troszeczkę. Przesyt słabymi grami. Bardzo słabymi. Też nie poświęcajmy na to odcinka, bo to myślę, że są większe są głowy od nas, które by mogły... Tak czy inaczej, ale trzeba o tym rzeczywiście wspomnieć, że był przesyt naprawdę bardzo słabych gier. Wydawanych było chyba z milion konsol, na których można było ogrywać. No i konsumenci się odwrócili od gier wideo na kilka ładnych latach, bo uznali, że... Automaty sobie jeszcze jakoś dawały radę. Jeszcze tak. No ale wiedzieli się, na co się piszą, tak? Ale wiesz, jeśli kupujesz konsolę i kupujesz grę, to nie masz magazynu żadnego gamingowego, nie było internetu, nie mogłeś przeczytać nigdzie recenzji, no nie? Jak kupiłeś grę na konsolę, no to grałeś to, co masz. No tak. No i ti było to chyba taki... przed czasy jeszcze przed Nintendo Power, przed w ogóle tą linią telefoniczną, gdzie mogłeś zadzwonić, ma problem, bo nie wiem na przykład, co w Zeldzie zrobić. Tak. A tutaj no i ti chyba było, jest takim największym... Gwoździem do trumny. Największym symbolem, tak. Największym symbolem. To jest trochę szkoda, bo wszyscy myślą, że właśnie przez ten tytuł zagrzebał jakby rynek gier wideo. No ale tych powodów było tak naprawdę kilka. On się nazbierało. Najważniejsze było właśnie to, że powstawały, za przeproszeniem, główna straszna. No tak. No i ludzie się odwrócili się od gier wideo i nagle przychodzą Japończycy ze swoją konsolą i to, co było chyba najważniejsze, nie wiem, czy to było gdzieś napisane w jakichś kartach historii, ale ludzie zauważyli, że wyszła konsola, na której mogli zagrać w Donkey Konga. Że Donkey Kong był takim, że Donkey Kong był takim pstryczkiem, no nie? Że ludzie zobaczyli, kurde, to nie dość, że wygląda dobrze, że brzmi świetnie, o czym za chwilkę, to jeszcze możesz to mieć u siebie w domu. Tak. No i efekt był taki, że oczywiście Japonia najpierw musiała zaprezentować to na CES, tak? To jest... Tam mogę jest świetny, nie wiem, czy to nie jest ten, jak to się nazywał, ten dokument na Netflixie, był taki dokument o tym, jak oni bardzo długo, tak, to było na Netflixie, ten dokument pokazujący, jak oni długo, architekci, myśleli o przełożeniu tej wersji, w sensie wyglądu konsoli, czyli Famicona, na NES-a, tą amerykańską. Pamiętasz, tam były jakieś różnego rodzaju próby, i one były trudno, tak? Ale gdzieś tam finalnie się udało, dostaliśmy szary klocek. Ja oczywiście wolę Famicona, japońską wersję. Ja też, wygląda jak Transformers po przemianie. Wygląda jak Megatron, kurwa. Megatron NES. Ciekawe, czy taki Transformers się pojawił. No, ale generalnie, w dużym skrócie, można powiedzieć, zażarło. Tak, sama konsola sprzedała się na całym świecie chyba w 60 milionów egzemplarzy. W samej Japonii 19 milionów, 19-20. No Japończycy zauważyli, że rynek zbytu na tą konsolę to chyba najlepszy jest w Stanach. Jednak mimo wszystko, bo to wszystko wtedy było tak naprawdę. To była kolebka, to nie jest dobre słowo, ale najlepsze chyba miejsce, takie środowisko dla graczy, no i też był milionowy rynek, kontynent, rynek tak, duży, tak, połączony jeszcze z Ameryką Południową, gdzie ja nie wiem, czy tam można, czy na Kubie i na i w Argentynie, czy w Ameryce Łacińskiej, nie wiem, czy tam można... W Ameryce Południowej chyba bardziej znana była Sega.
Sega, to ja wiem, to myśmy mówili w Brazylii, tak, ale nie wiem, czy tam w ogóle w Chinach, ja nawet nie wiem, czy tam, Chiny, no to chyba twój Pegasus, kochany, to była chyba kopia. Możliwe, że, o Jezus, tak, no. Chiny, oni Rosja. Oni chyba nie mieli w ogóle dostępu do... Nie, w ogóle w Rosji też była konsolka, która się nazywa, Boże, inaczej, jakoś tak dziwnie. Dendy. Myślałem, że powiesz do swidania. Natomiast nie. Europa, no to... No u nas to było różnie. No to Wielka Brytania chyba w miarę miała dostęp, co ty, Niemcy chyba też i Francja, to są te takie... No a u nas w Polsce przynieśli z Czech, czy Czechosłowacji do Polski i tak to się zaczęło u nas. Pegasusika. Pegasus przyszedł, zawładnął naszym małym serduszkiem i tak mogliśmy pograć w fajne 8-bitowe. No ja niestety nie miałem oryginalnego NES-a. Miałem też Pegasusa. Mało kto miał NES-a. Wiesz co, nie mamy czego żałować, bo myślę, że Pegasus był pod pewnymi kątami lepszy od NES-a. Nie wiem, widzę dwa takie powody. Pierwszy, lepszy pad, bo oryginalny NES-owy miał dwa przyciski, a my mieliśmy cztery. No, pamiętam. A druga rzecz była taka, że na naszym Pegasusie mogliśmy odpalić gry praktycznie z każdych kontynentów i również takie nieoficjalne... Ale był free original, tak? Okay. Tak, i również takie nieoficjalne, które, nie wiem, chyba nie były do końca dostępne w Stanach Zjednoczonych, a my mogliśmy w to plusy zagrać. Okej. Także tak wygląda. No w takim bardzo, bardzo skrócie, bo to... Naprawdę, starałem się jak mogłem. Nie, dobrze weszło. No ale to co? Przechodzimy do głównego dania. Ja zacieram rączki, jeżeli ktoś nas nie widzi, to ja zacieram rączki, bo ja powiem wam szczerze, czekałem na ten. Zresztą ja go zaproponowałem. I kolejny mi się wydaje, że zrobimy o SNES-ie, na pewno zrobimy o Game Boyu, tak. Game Boyu Advance, Nintendo i te wszystkie. I mi się wydaje, że co jakiś czas będziemy wam właśnie robić takie naszą listę ulubionych. Tak, listę ulubionych, nie wiem, takich... Takie topka topek, albo takie, które najbardziej... Nie wszechczasów, bo wiesz, że my mamy jeszcze do kończenia wszechczasów, ale to dopiero przy 600 numerze, tak jak obiecaliśmy naszym słuchaczom. Jo. Ja już nie pamiętam, który to był. To był chyba 50, tak. 50. Przy 50. Tak więc jeszcze jak nas nie słyszeliście tego odcinka, no to zapraszamy was do przesłuchania 50, gdzie dzielimy się z Pawłem. Pierwszą 50. Od 100 do... W górę. Tak, od 100 do 50. Tak. Później obiecaliśmy wam, że przy setnym numerze zrobimy od 50 tak do jest. Setki. Od 49 w sumie miejsca. Tak jest. Mariusz, dobra. Przechodzimy do dania głównego i muszę ciebie zapytać. Co mam na 10 miejscu? No w sumie. Bo do dziś, od 10 właśnie, będziemy się wymieniać. Tak, dokładnie. Ja mówię swoje 10, ty mówisz swoją 10 i tak na. A ja cię muszę zapytać jeszcze zanim to, bo to mnie najbardziej ciekawi. No. Tak chwilkę o tym gadaliśmy. Jakie były takie twoje kryteria? Ja myślę, że chyba takim podstawowym kryterium to były wspomnienia trochę. Mm. Że zapamiętałem tą muzykę, że ona bardzo zakotwiczyła się w mojej głowie i ja czasami na przykład wracam. Później patrzyłem bardziej pod kątem tego, jak muzyka ogromny miała wpływ na przykład zarówno na mnie i na rynek. W sensie jak zmieniła w ogóle... No, ja wiem co ty... Ja będę rzucał bangery, a ty będziesz... ja w ogóle nie słyszałem. Nie, bo ja, ale żeby była jasność, jest kilka naprawdę dużo świetnych na przykład... Nie wiem, od Konami. Ja w ogóle teraz zacząłem, bo udało mi się jakimś cudem, nie wziąłem oczywiście dzisiaj tego, ale wykupiłem sobie na 20 było lecie czy na 25-lecie? Teraz mi wyleciało z głowy. Chyba na 20-lecie Game Boy Micro w wersji Famiconowej udało mi się dostać. W ogóle zawsze marzyłem o Game Boyu Advance Micro. Ja niestety przegapiłem tą erę, nie było... Fajnie, tylko bardzo się mało... Zarobiście się... Ale wiesz co, jak się najlepsze się na ten gra? Z mini Famicona. Ja właśnie zacząłem sobie kolekcjonować tą wersję takich małych, Famiconowych kadridży, gdzie jest Bomberman, Super Mario, The Legend of Zelda, co tam mam, Ghosts'n Goblins na przykład, pierwszy na NES-a.
co tam mam? No, mnóstwo tych starych gier, które nawet u nas nie było, albo ja na przykład nie wiedziałem o to i sobie po prostu ogrywam. Cholernie, nie mówię, Goblin to jak, nie wiem, Dark Souls za czasów Famicom, strasznie trudno. Ja jeszcze nie umiem drugiej planszy przejść. Umiem przejść pierwszą bez problemu już teraz, a drugą cholernie nie umiem, a tam jest chyba 6 czy 8 nawet plansz. Masz kilka plansz, ale musisz tę grę przejść jeszcze raz dla najlepszego zakończenia. Także. No to dzięki. No, w każdym razie pod tym względem patrzyłem i patrzyłem pod kątem jakości. W sensie, czy faktycznie to... Bo trzeba sobie powiedzieć, nie wszystkie gry na Famicona miały świetne... To ja ci powiem tak, bo ty... Pod jakim ty względem? Właśnie, no. Bo... Pod kątem z takimi listami jest akurat o tyle problem, bo mówimy tutaj o starej konsoli. One są bardzo subiektywne. No. Mówimy tutaj o starej konsoli, raczej nic nowego już nie powstaje. Chyba ale, ale jest dużo na przykład świetnych aranżacji. To tak, ale chodzi mi o gry. Nie powstają. Powstają teoretycznie nowe gry niezależne, które wykorzystują... Może nie bezpośrednio tą technologię, ale są zbliżone trochę. Tak, ale, generalnie z takimi listami, bo jest mnóstwo takich list pod tytułem najlepsze gry, czy tam najlepsze OST na NES i tak dalej. I te listy wyglądają do siebie cały czas podobnie, bo wybierane są te największe, najlepsze, najbardziej... No, bangery no, jeśli chodzi o soundtracki. Więc ja miałem trudne i łatwe zadanie. Łatwe, bo ograłem mnóstwo gier na Pegasusa i tyle też muzyki przesłuchałem. Nawet przed tym nagraniem mówiłem ci, że chyba jakieś ponad 100 tych albumów przesłuchałem, soundtracków. Ale trudne z tego względu, że starałem się układać tę listę w taki sposób, żeby wybrać takie gry, o których nie wymieniasz na przykład. Mało zdaje, że masz dobre. Ja też chyba niektóre też takie starałem się wybrać, ale jest bardzo mało, ale to jest dobry kierunek. To znaczy, w sumie mogliśmy się tak dogadać, żeby wybrać takie tytuły, o których nie było. No znaczy ja u siebie ale dobrze, też, bo się przynajmniej zbalansujemy po tym. U siebie też mam jakieś znane tytuły. No nie wiem, może ze 2-3, ale. To dobry kierunek obrałeś. Super, że właśnie poszedł. Gdybyśmy mieli wybrać 50, może miałbym łatwiej, ale przy 10 tak... Dziesiątka, no to jest naprawdę takie... To bym powiedział, to jest taka dziesiątka... Większość tych utworów, które ja mam, to są takie, które warto przesłuchać i sprawdzić, ale w tej mniejszości to są takie, myślę, must have, no nie? W które myślę, każdy grał i słuchał, ale no to jest taka, no tak, taka topka, jeśli chodzi o NES-a. No, nie? No. No dobra, Mario, dziesiątka, dajesz. Dziesiątka. Nie widać tego. Nie wiem, czy widać. Widać. Czy widać by ewentualnie przybliżenie. Specjalnie założyłem cię tą koszulkę. Kochani, dziesiąte miejsce. Balloon Fight, 1984 rok, a studio HAL Laboratory, główny programista, oczywiście niestety nieodżałowana strata, moim zdaniem, Satoru Iwata, jak on by dalej żył, mi się wydaje. Ja jestem ciekawy, w jakim miejscu by teraz Nintendo było. To znaczy, ona nie jest w złym miejscu, nie chcę o tym teraz rozmawiać, ale wydaje mi się, że trochę tego ducha właśnie... takich nieoczywistości trochę. Tak ludzie teraz wiesz, narzekają, że nie ma tego pasa, gdzie wiesz, każdy mógł się łączyć. Wiesz, takich elementów społecznościowych. Żeby Nintendo było bardziej ludzkie dla... No, dokładnie. No i oczywiście Hirokazu Hitanaka, niesamowity kompozytor i też sound designer. Tak, on autorskie albumy wychodzi, tylko że ja powiem ci, ostatnio mam taki problem, kiedyś byśmy musieli też nagrać taki chyba odcinek o kompozytorach, którzy zostali troszeczkę na boku. I pamiętam kiedyś Digital in the Cards, pamiętasz ten dokument chyba składający się chyba nie wiem, 6 czy 7 odcinków pokazujący ci kompozytorów, na których wielu obecnych kompozytorów bądź artystów muzycznych wychowywało się i troszeczkę o nich zapomniano, tak? Znaczy zapomniano w takim miejscu, że nie są już w świetle reflektorów, nie piszą za dużo już muzyki do samych gier i trochę mi brakuje tego, więc kiedyś byśmy myśleli o tym. Natomiast sam Balloon Fight wybrałem oczywiście ten mega charakterystyczny wszyscy. No i później masz tylko
jeszcze te dźwięki. To jest tylko jest temat na samym początku, jak odpalasz. I jeszcze jest ten, i też jest ten jest... tryb drugi, ten taki adventure, jakby, i masz cały czas ci wtedy ta melodia. Ja uwielbiam ze względu właśnie na tą melodię. W ogóle na to, że to jest taka wiesz, bardzo żywa, to nie jest nic podniosłego, jest bardzo prześmiewcza nawet melodia. Ja bardzo lubię tą muzykę i mi się wydaje, że ona i ogólnie bardzo zarówno gra, jak muzyka chyba utknęła wielu graczom. Tak jak zresztą tobie. No to jest mega, mega. U ciebie miejsce 10? Dajesz. Oj, to będzie, oj, no, to tak dajesz. Wiem. Złota piątka. Mariusz już się śmiała, że to będą dziwne. To będzie Dizzy. Tak. Fantastic Dizzy od Podmasters. O, ja nie mogę. Mistrzostwo. Z muzyką Matta Greya. No nie mogłem tego tutaj nie stawić. Nie, moim zdaniem dobrze, że Dizzy. Sama gra to jest fantastyczna przygoda na wiele godzin. Jak zwiedzasz te wszystkie miejscówki, te wszystkie krainy. Mogę sama postać, sama jego jajko. Postać, tak. Sama postać, cały ten świat jest wykreowany w taki sposób, że widzisz, że to jest... A to nie jajko nie było inspirowane, bo chyba w Alicji w Krainie Czarów po drugiej stronie lustra było to jajko? Co, ono się rozbijało chyba cały czas? W Alicji nie, on... Gdzie to było? Kurczę, w jakiejś takiej baśni, albo zapomniałem. On się nazywał Humpty Dumpty? Tak, właśnie. Ale nie pamiętam, gdzie on był. Wiem, że w Shreku był, to tak. Nie, w Kot w butach, on był tam jeden z głównych antagonistów. Ale gdzie, czym się oni, nie dobra. Pamiętam, musiałbym zapytać braci Olivier jeszcze raz. No właśnie. Kurde, spotkanie. 15-latkowie, oni chyba, jak napisali tą grę, byli mega popularni. Oj, tak. Że oni bardzo w tak młodym wieku napisali. To była cała seria. Ale muzyka. Najbardziej utkwiła mi ta wersja właśnie na Pegasusa. Na Pegasusa. Z muzyką Matta Greya. To jest... dosłownie, kurczę, czujesz ten klimat, dosłownie wchodzisz w ten świat Dizziego. Taka przygoda jest. Przygoda, to jest przygoda przez duże P. Okay. I ta muzyka naprawdę robi robotę, żebyś czuł się rzeczywiście, że bierzesz udział w czymś naprawdę dużym. Okay. A ma jedną tylko wadę. Muzyka w samej grze ma tylko jedną wadę, mianowicie nie ma przerwy w przejściach. Czyli jak opuszczasz jedną miejscówkę, wchodzisz do drugiego, momentalnie się to odpada. To były takie czasy, że nie wiesz, nie była muzyka, która jakby adaptowała się pod co się działo na obrazie, tak? Ale to jest, powiem tak, jeśli posłuchacie sobie muzyki z Dizziego, no to praktycznie będziecie mieli w głowie to, jak wyglądała muzyka praktycznie w każdej grze Codemasters wtedy. W jaki sposób wykorzystywali te chipy. Ona jest tak bardzo charakterystyczna, że kiedy... No, oni była interaktywna po prostu. To też, ale też pod kątem takim dźwiękowym. Zapętlała się, ale nie przeszkadzała w trakcie gry. Tak, ale również pod takim kątem dźwiękowym, jak wykorzystywali to instrumentarium, że jak słuchasz tego, to wiesz, że masz do czynienia z Codemasters. Okej. Okay. To było tak bardzo charakterystyczne. Dziwnie to może brzmi i trudno mi to wyjaśnić, ale jeśli ktoś grał na przykład w grę Złotej Piątki, to momentalnie może kojarzyć, o co chodzi. Okej, okay. No to żebyśmy się zmieścili, to u mnie nie zmieścimy się. Dziewiąte miejsce, no musimy, Ninja Gaiden, 1988 rok. Pierwszy, okay. Pierwszy, zdecydowanie pierwszy. A ja mam bardziej, jeżeli chodzi o ninja, no to ja mam bardziej ten Revenge of Shinobi albo Ninja z Commodore, prawda, albo jeszcze Tenchu, natomiast Kenji Yamaguchi, Ryuichi Nitta, Miko Saito, Mayuko Okamura, Rika Shigeno i Kaori. A na Kabai w ogóle gdzieś strasznie duża lista jak na taką grę i to muzyka, kurczę, no ciężko jakby 8-bitowca troszeczkę tutaj opisać, jak ta muzyka brzmiała, natomiast on w ogóle to był zaprzeczenie wszystkiego, co jest związane z muzyką akcji. To nie była muzyka akcji. Trochę jak Shinobi. Shinobi miał ten coś takiego samego. Nie wiem, masz te klimaty. Takie muzyka, jakby nawet powiedział, przeniesiona, współczesna i zmilitaryzowana do 8-bitowych dźwięków. Ma takie nawiązanie do tej muzyki tam wschodniej, takie, żeby kojarzyło poniekąd się poniekąd, tak, ale oni chcieli
odciąć się od tego, bo to wiesz, to było takie zbyt oczywiste, wydaje mi się. Ja właśnie przez to chyba lubię Ninja Gaiden. U ciebie 9 miejsce. Tu miałem malutki dylemat, który wybrać, ale mogę ci powiedzieć, dlaczego wybrałem jednak ten soundtrack, jest to Darkwing Duck. A, dobra, ja pamiętam tego, on jeszcze na Game Boyu miał swoją wersję, dobra. Też się zastanawiałem. To jest gra od Capcomu z muzyką Yasuaki Fujita. Zastanawiałem się między nim a DuckTales. Aha. Miałem dylemat, kurde, rzeczywiście, za DuckTalesy to... Kurde, że ty DuckTalesy nie wziąłeś, to... Ale Darkwing Duck, powiem ci, Darkwing Duck był chyba pierwszą... Wydaje mi się, że pierwszą, nie, drugą, po Chip and Dale grą od Capcomu właśnie w tym stylu, tym disneyowskim, w jaki grałem. A nie DuckTales był pierwszy? W moim przypadku. Że w twoim przypadku. W moim przypadku najpierw były chyba Chip and Dale, z którego graliśmy z bratem, a drugi był właśnie Darkwing Duck. No i to jest... To jest muzyka właśnie akcji. To jest muzyka pod platformera, takiego z krwi i kości. I... Co jest akurat najzabawniejsze, przesłuchałem mnóstwo aranżacji z tego soundtracku. Ja szczególnie polecam gitarową aranżację jednego utworu. Za chwilkę go mogę podać, przepraszam, muszę to odczytać. To wrzucimy pewnie filmik, który będzie w tulecie. Bushroot Forest. Okay. Bushroot Forest. I jeśli to przesłuchacie i... Typ zrobił miks właśnie utworów 8-bitowych ze współczesnymi dźwiękami, to brzmi wspaniale. Ja to jest naprawdę super, jest taka społeczność, która czasami odrestaurowuje te tematy. Ale mówię, to jest prawdziwy banger i wiertać się po prostu mieć taki Ja bym musiał pomyśleć, żebyśmy zainwestowali w taki czerwony przycisk i jak za każdym razem powiemy banger, to jak go nacieram... Jakiś dźwięk. Ja muszę na tym pomyśleć. Ale ja się nie dziwię, naprawdę mi się podoba. I nadal mogę to zanosić. Nie zaraz poleci na pewno. Okay. To jest wspaniałe. Okay. To super, że tak zapomniałem. Ja w ogóle tej muzyki nie pamiętam niestety. No jest jeszcze ten z pierwszej planszy, tak? Nie, to był motyw główny, sorry. Okej, okay. Ale no super, fajnie, że go tutaj przytaczasz. Proszę bardzo, okay. Dajesz. Dobra, u mnie miejsce 8 to Kontra. No tak. No proszę cię, no. Co chcesz powiedzieć? Gra pojawiła się w pierwszej kolejności na automatach. Tak. W 1986, dopiero na 2 lata później na NES-ie. Hidenori Maezawa. Kurczę. I każda... Chyba każda kolejna część ma taki właśnie... Musi mieć. No motyw loga, w ogóle jak się zaczyna menu, Django, w ogóle teraz ta wyszła nowa wersja i tam nasz naprawdę przyjaciel chyba i piestor i ambasador Game Music Festival Alex Mukala tam przygotował aranżację tego. I to słychać. Myślę, że fajnie, że oddał cześć oryginałowi i starał się wnieść po prostu coś swojego. Tak? W zasadzie każda część jakąś tam szczypto z oryginału. Tak. Ja pamiętam soundtrack do Contra 4 na Nintendo DS. Ale powiem, że jak ja zagrałem, już pomijając grę, tak? Jak zagrałem na pierwszy raz na Pegasusie wtedy, to i ten temat. To jest taka muzyka, że... Bo tam często giniesz, tak? Bardzo często. I to jest właśnie piękne w tym, że oni pomyśleli, że oni wiedzieli o tym, że muszą taką napisać muzykę, która... Będzie tego zagrzewać. A później wiesz, ten temat, jak walczysz, wchodzisz do środka i walczysz z bossem. To jest niesamowite. 8-bitowa muzyka, która ci tak zapadła w pamięć, że jesteś... To nie jest melodia z bossa, tylko kiedy trafiasz tam do tego tam tunelu. No to właśnie mówię, jak do tunelu i leci. I później tak coś, kurde, to jest niesamowita muzyka. Ja, na winylu wyszła przez Mondo. Jest w kolekcji, dzisiaj nie wziąłem, cholera, no ale trudno. Może będziemy kiedyś o Control więcej rozmawiać, to może wtedy pokażę. To będzie grubo. Paweł, 8 miejsce u ciebie. Batman The Video Game. Od Sunsoftu. Sunsoft... A ja wolę, powiem ci, wiesz, jakiego Batmana? No. Wolę na Game Boya Return of the Joker. Powiem to tak. Tu jeszcze tylko Ja właśnie nie wiem, czy ona... Bo Return of the Joker oryginalnie się na
pamiętasz na Game Boy czy na NESie? Na NESie też była chyba też. I tam jest zupełnie inna muzyka. Też, ale właśnie miałem tutaj problem, bo z Batmanami od Sunsoftu w sumie każdą z tych gier mogłem tutaj wrzucić. Bo każda, ale mówisz pod kątem muzyki. Okej. Okay. Pod kątem muzyki naprawdę każdy z tych Batmanów był... Na wysokim poziomie. Na bardzo wysokim poziomie. Do tej części akurat stworzył Naoki Kodaka i Nobuyuki Hara. To ma klimat Batmana. Jest taki ciemny, taki ciężki, ciężki pod kątem... Taki gotycki. Gotycki, ale to było jeszcze chyba przed filmem Tima Burtona? Tak. Okej. Okay. Jeszcze przed filmem. On ma takie naleciałości, ta muzyka, wiesz, ma też te, bo ty mówisz o takiej ciężkiej atmosferze, prawda? Ale mimo wszystko ta muzyka była dalej... To pod platformera trochę, wiem o co chodzi. Taka bardzo wesoła, o. Znaczy nie, wesoła to jest złe słowo. Nie, złe słowo. Złe słowo. Nie umiem znaleźć odpowiedniego. Taki upbeatowy trochę. Okay. No wiem o co chodzi. Okay. Ale tak czy inaczej, to był pierwszy Batman, w którego ja zagrałem. Okej, okay, dobra. Więc tym bardziej wpadło mi w pamięć. Zwłaszcza ten motyw, kiedy Batman jedzie tym swoim Batmobilem, no nie? Mm-hmm. Jest scenka, słuchaj, jak ten Batmobil po prostu jedzie i te światła tak mijają, ten Batmobil wymija te światła i leci ta muzyka, wspaniałe, takie wykorzystanie jednego z kanałów. Okej. Okay. Ciężko. Ciężko. Mnie cieszy, że na razie nasze typy się nie powielają. No. Oj, a później będzie zobaczymy. No to u mnie 7 miejsce DuckTales. Tak. NES 89 i z Game Boy 2 lata później, czyli 1990, Hiroshi Tonomura, Moon Team. No. Jezu, wiesz, jaki ja byłem szczęśliwy, kiedy oglądałem serial Disneya, ten najnowszy. Ale ten temat... I ten temat dostał tekst. Wiem, ale ten temat napisał tak naprawdę Yoshihiro Sakaguchi. I on chyba, kurczę, no wiadomo, przewodniego tematu z animacji. O Jezu, nie. To jest, nie, nawet nie zaczynajmy, ale kiedyś o DuckTalesach fajnie byłoby odcinek nagrać. A to jest chyba najbardziej rozpoznawalny temat w ogóle z gier. Jeżeli chodzi o DuckTales, Moon Team. Moim zdaniem jest najbardziej. To jest jak, wiesz, dla Metal Gear Solid, wiadomo, temat przewodni, jak dla, nie wiem, Mario Team, wiesz, no... No jak pojawiały się kolejne tam części czy remake'i DuckTalesów, to ludzie cały czas pytają się, musi być Moon Team. Tak samo było, pamiętasz, z Jakeem Kaufmanem, jak na przykład była ten remake był, czy tam remaster. Tak, był, tak, właśnie tak. To on, powiem tak, że kawał dobrej roboty odwalił, że to w ogóle Jake Kaufman to jest, wydaje mi się, jeden z nielicznych specjalistów, który rozumie muzykę 8-bitową, 16-bitową i w ogóle chiptune. Tak. Świetnie to w Shovel Knight na przykład też pokazał. Którego cały czas ogrywam. A te dodatki też. Tak. No. Właśnie pod tym kątem też. Paweł, 7 miejsce u ciebie. O, u mnie Castlevania 3. Czyli będzie powtórka. Ale nie powiem kiedy. A Hidenori to jest... Tak nisko u ciebie. Na 7 miejscu ty jako największy fan Castlevanii w redakcji. Właśnie... No dobra, miałem problem. Okay, mów. Nie układałem, nie układałem aż tak. Czyli na pierwszy będzie Castlevania, dobra. Właśnie, powiem to tak. No. Hidenori Maezawa, Yun Funashari, Yuki Morimoto i Yashinori Sasaki, czyli oczywiście cały team Konami. No, Konami Koheika. Konami Club, chyba się nazywa, tak? Koheika. Konami Koheika Club. Konami Koheika Club, właśnie, tak. No, czyli wiadomo. Ale dlaczego Castlevania 3, a nie 1? Bo z grami na Pegasusa, czy z grami na NES-a jest tak, że im wyższy numerek, tym wiesz, że nauczyli się już tego sprzętu, tak, oni... wiedzą jak go wykorzystać i jak wykorzystać wszystkie te, cały ten potencjał tej maszyny. Cały potencjał, dokładnie. Ja też kurczę, aż mi ciarki po prostu się jak zaczynasz mówić, bo jest, wiesz, jaki temat. Wiem.
Tak. Jej, te przejście później. To przejście, te wszystkie utwory, jak zwiedzasz ten cały zamek. Straszny pierdol. Ja na przykład lubię, wiesz, z pierwszej części Vampirek i te inne. No, bo to jest charakterystyczne. Ale to, to co zrobili w trójce. No. Ale właśnie, Castlevania 1 ma korzenie w automatach. Tak. Castlevania 2 była ciekawym eksperymentem, ale bym się kłócił, czy jest to dobra gra. No to znaczy, ciekawy eksperyment. Ale trójka to jest właśnie zrozumienie materiału źródłowego, zrozumienie maszyn, na której się pracuje, tak. No i doświadczenie. Wykorzystanie potencjału, bo czwarta część już się chyba na SNESie. No, trójka to jest takie kulminacja, podsumowanie wszystkiego. No ja będę musiał teraz się zastanowić, jak ja ubiorę w słowa swoją propozycję. Dobra. Więc wiesz, okay. Będę miał tutaj jeszcze jeden taki przykład. Okej, okay, super. Dobrze, to u mnie na szóstym miejscu Mega Man 2. Dwójka. Nie jedynka, 1988 rok. No dwójka to jest taki no-brainer. Tak, Takeshi oraz uwaga Manami Matsuena, kompozytorka. Kurde, tu jest kilka kompozytorek, bo to jest właśnie, to jest piękne było i trochę żałuję, że jest mało dalej kompozytorek. Znaczy, zmniejszyła się ta ilość kompozytorek przez lata, jeżeli chodzi o rynek japoński. Już są jeszcze niektóre, oczywiście ze stali, jako Shimomura, która cały czas coś tworzy, przynajmniej przy tych dużych produkcjach. Praktycznie Kumi Tanioka, która robiła muzykę do Final Fantasy Crystal Chronicles, do Final Fantasy XI. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Michiru Yamane od Castlevanii. No zrobiła do Curse of the... Nie wiem, jak się to nazywała. Curse of... Blood... No, wiem, o co chodzi, tak. Nie, ale... Bloodborne, tylko Blood, ten kur wyleciało mi od twórców. Wiem, o co chodzi. No. Tak, więc dla mnie to jest Mega Man... To jest piękne są te tematy, a szczególnie tematy oczywiście wszystkich bossów, bo tam wszystko się opiera oczywiście o walkę. No oczywiście tak, motyw doktora Wily. Doktora, w ogóle Wily, zamek, wszystko. Tam jest. To jest, no druga część mi najbardziej zapadła pod kątem właśnie tych wszystkich tematów. Nie tematy. Tobie jedynemu. No, nie to ona jest, myślę, jest że bardzo, wszyscy, myślę, wszyscy że ona jest fani Mega Manotek mają. Szóste miejsce, Paweł. Żółwie Ninja 3. Czemu tak blisko? Manhattan Project. Nawet... Again, nie układam tej listy. Wiem. Ale no. Yuichi Sakura, to moja Tomita i Kozo Nakamura, czyli again, ludzie od Konami. I to jest właśnie to, co mówiłem przy okazji Castlevania 3. Pierwsze Żółwie Ninja, które powstały na Pegasusa, były takie se. Również pod kątem muzyki niespecjalnie zapamiętałem jakieś motywy. A to motywy. Były też Żółwie Ninja jeszcze przed automatowymi Żółwiami. Tak, to były jeszcze przed automatami. Bo dopiero tak na dobrą sprawę ta jakość przyniosła na automatach. I znaczy w pierwszej części próbowano przenieść taki klimat serialu. I tam są tam takie motywy, ale mówię, średnio mnie ruszyły. Druga część to właśnie przeniesienie z automatu na konsolę i wyszło to naprawdę topka, ale trójka znowu, pokazanie że ma się doświadczenie, ma się skill i ma się odpowiednie narzędzia i zna się maszynę. Tak. No i wychodzi nie dość, że świetna gra do grania również dzisiaj, to jest naprawdę perełeczka, jeśli chodzi o oprawę graficzną, jest po prostu przespaniała, nie wygląda... Druga część, mogę powiedzieć, że wygląda tak trochę szaroburo, ale w przypadku trójki, ja się po prostu mogę zakochać. No i pod kątem muzyki, wszystkie motywy pamiętam, tak? Ten pierwszy, który pojawia się, kiedy chodzisz po plaży, jest taki właśnie taki mocno sielankowy, okay. Tak? Kiedy trafiasz do Manhattanu, który znajduje się tam pod, wysoko no. Tak? I też czujesz taki lekko ciężkawy klimacik, ale wiesz... W jakiej sprawie się tam znajdujesz? No i też te dźwięki wszystkie. No dokładnie, także trójeczka, polecam samą grę, polecam soundtrack jak najbardziej. No dobra, no to pierwszą piątkę mamy już za sobą. Miejmy nadzieję, że się zmieścimy w tej drugiej piątce. Od piątkę otwieram teraz, uwaga, od Gradiusa. O! Miki Higashino, kompozytorka, która jest tobie bardzo dobrze znana. Ze względu na Suikodena. Tak. Pierwszego. Ona. W ogóle to jest ciekawe, bo ona jak zaczęła pisać muzykę, to ona była studentką. Tak. I zaczynała właśnie od Gradiusa.
Pracowała też właśnie razem z Konami Kohei Kaka w 85. Wszyscy tam takie CV, że zaczęli. Tak, Gradius Trójka, Contra Trójka, The Iron Wars i Salamander. Salamander to też jest, właśnie Salamandera chciałem kiedyś wstawić na liście, ale tak... No, a ja jak właśnie zacząłem słuchać tą kolekcję, której chyba nawet z któryś ostatnich odcinków pokazywałem tą kolekcję, to tam też jest Salamander. Bardzo popularna w Japonii seria, w Europie prawie chyba nikomu nie znana, nie wiem jak w Stanach, ale Gradiusa też bardzo mam duży dylemat i sentyment względu na Nemesis, która była pierwsza, druga część była na Game Boyu i to jest troszeczkę odbicie lustrzane Gradiusa, zarówno też pod kątem muzyki, czyli to co słyszymy na Game Boyu, to później i to wcześniej było w Gradiusie. W ogóle Gradius to jest jeden z najlepszych i chyba najważniejszych shoot'n'upów w historii. No i muzyka, no to oczywiście jest taka bardzo akcyjna, czyli ogromna dynamika. No ciężko to porównać, to nawet nie jest muzyka filmowa, to nie jest w sensie muzyka filmowa, no po prostu nie udaje żadnej muzyki filmowej. To jest bardzo, nawet... Jest takie połączenie arcade'u? Takie uczucie, że atmosfery arcade'u, no jest, ale... Ja na przykład mam czasami, naprawdę mam poważny problem, jak sklasyfikować to, jak ona ma... Ona nie jest... Ona jest, brzmi, czy to jest rock, czy to... Ja to wszystko bym powiedział, podchodziło trochę pod pop, może taki troszeczkę melodyjny, nie funk, tylko po prostu taka dyskotekowa momentami muzyka. Ale nie dyskotekowa w takim znaczeniu, jak jak Yuzo Koshiro robi przy Street of Rage. Tylko to jest taka bardzo dużo melodii jest i słyszysz tą dynamikę, te tempo, ona jest taka bardzo szybko. No tak, dużo się dzieje. Dużo się dzieje na ekranie. Dzieje, ja spokój. Ciebie, tak. Miejsce piąte. O Boże, a propos rzeczy, które dzieją się na ekranie, jest ich dużo, jest to oczywiście Srebrny Surfer. Wiecie, a ja też właśnie się zastanawiałem nad Srebrnym Surferem. Team Fallin i Geo Fallin. No tak, okej. Okej, słówko wyjaśnienia, ja nienawidzę tej gry. Autentycznie i nie znoszę. No to może tak w skrócie powiesz, dlaczego? W dużym skrócie, Srebrny Surfer jest jedną z chyba z najtrudniejszych gier na Pegasusa w ogóle. Dlatego, że również jak Gradius, dużo rzeczy na ekranie dzieje, ale tam naprawdę bardzo łatwo zginąć. Nie dość, że masz mnóstwo obiektów, które latają w twoją stronę, albo w jakiejś trajektorii, której nie jesteś w stanie w żaden sposób przewidzieć, latając ze wszystkich dosłownie stron i jeszcze nie możesz niczego dotknąć. Ani podłogi nie możesz dotknąć, ani, nie wiem, półek nie możesz dotknąć, niczego nie możesz dotknąć. Jak wjeżdżasz na jakąś planszę, dosłownie masz pole minowe i nie masz tego jak ominąć. Najgorsze momenty w tej grze są wtedy, kiedy masz widok z góry. Chcesz mi powiedzieć, że to jest trudniejsze od Battletoads? Tak. O Boże, coś jest trudniejsze od Battletoads. Tak, okay. Masz widok z góry, no nie? To masz traumę jeszcze. Ja mam traumę. Masz widok z góry, masz ustaloną trasę węży. No ja pamiętam. I za cholernie możesz się tam przycisnąć, bo ta deska jest wielka. A jak muzycznie to pamiętam? Bo ja... Ta gra nie zasługuje na tę muzykę. Okay. Dosłownie. No to tak jest... wysoko ją postawiłeś, piąte miejsce. Solidne, tonięcie. To jest jedna z najlepszych ścieżek dźwiękowych, jakie ja wtedy usłyszałem. Rzeczywiście ona zagrzewa mocno do walki i ona tam pasuje do tej gry. Rzeczywiście, dużo się rzeczy dzieje na ekranie, ale podobnie jak w Gradiusie dostajesz taką muzykę, gdzie no, czujesz tę adrenalinę, czujesz tę moc, czujesz ten ciężar. Ale no... I jakby opisać wielkość tej muzyki, to ja mogę powiedzieć, że ten soundtrack doczekał się nawet wydania winylowego. Chyba coś takiego było, Shibno Short tego nie zrobił, ale to całkiem możliwe, nie pamiętam, ale to naprawdę było jakoś niedługo w premierze gry. Aha, oficjalny wtedy? Oficjalny, tak. Okay, oficjalny soundtrack został wydany na winylu. Okej. Okay. To jest taki poziom, jeśli chodzi o muzykę do gier. Naprawdę, Team Fallin i Geo Fallin dokonali cudu. Jeśli chodzi o muzykę do tej gry. Naprawdę, ta gra nie zasługuje na tę muzykę, ale jeszcze będę mówił o jeszcze jednej grze, która nie zasługuje na daną muzykę. Dobra.
Naprawdę coś jeszcze polecam. Chciałbym coś dodać? Srebrny Surfer nie polecam jako gry, polecam jako muzę, naprawdę. Warto przesłuchać, bo widzę, że ludzie również w recenzjach w internecie czytam, że ludzie są sfrustrowani samą grą, ale właśnie muzykę stawiają bardzo, bardzo wysoko. To jest naprawdę topka. W ogóle Tim Follin jest bardzo utalentowany i doświadczonym muzykiem. Bo typ tworzył muzykę jeszcze w czasach Commodore 64, tak. No bardzo, MSX-a bardzo ważna postać w historii muzyki do gier. Dokładnie. On tam miał chwilę przerwy, tam 2005, chyba wrócił chyba w 2011, jakoś tak to było. I dalej tworzy. No tak, ale to jest... No... Ale tak postać inaczej... taka troszeczkę... ją kojarzą tylko osoby, które no, albo się wychowywały na jego muzyce, no, albo które teraz poznają jego. Ale jest bardzo, moim zdaniem to też nie jest jakiś taki, powiedzmy, kompozytor, nie wiem, jak Inon Zur, tak? Ale i tak trzeba go znać, warto go znać, bo on potrafi ożywić złą grę swoimi twórczościami. A co dobra, to z... To teraz no, pierwsza powtórka, czyli Castlevania czy Dracula Curse, Hidenori Mazawa, Jun Funashini, Yuki Morimoto oraz Yoshinori Sasaki. I powiem wam szczerze to, co już zdążyliśmy powiedzieć dosłownie, tylko jeden wtrend zrobię. Ja uważam, że to jest najlepsza esencja w ogóle Castlevanii, jeżeli chodzi, mówimy o Famiconie, tak? To jest esencja w ogóle serii Castlevania pod kątem Famiconu. Nie mówię teraz o SNESie, nie mówię teraz nie o PlayStation, serii, ale... tak, tylko mówię o SNESie. Tytułowy utwór, który się pojawia w menu, jak się pojawia, to jest takie troszeczkę jakby prolog, tak, do tego. I to jak później te tematy wybrzmiewają w samym zamku, czy tam podczas starć z bossami, czy z samym Draculą. No, to są fundamenty, które później, wydaje mi się, spowodowały to, jak później Castlevania zaczęła brzmieć. To znaczy, jak czwórka zaczęła brzmieć. Czwórka nie jest moim zdaniem taka dobra pod kątem muzycznym. W sensie ją trochę słabiej, dopiero The Bloodlines, tak? To Bloodlines był już na Sega Mega Drive, o czym zresztą rozmawialiśmy. No i wiadomo, później Symphony of the Night, chyba taki no, nierozerwalny, nie wiem, coś co... Ciężko było, co jest w ogóle ciężko przebić, wydaje mi się, symfonię. Oczywiście dużo osób ma sentyment do drugiej Castlevanii na Game Boya, bo tam jest też, pamiętam, tam jest też bardzo dobra muzyka. Natomiast wydaje mi się, że tak, to jest to, co powiedzieliśmy z Pawłem, że ta trzecia część pod kątem jakościowym wyciąga wszystko, co jest najlepsze. Jak zakończyć trylogię na sam, to właśnie w taki sposób, to jest duże uderzenie. Pawle, miejsce trzecie u ciebie. U mnie też będzie powtórka, bo jest Ninja Gaiden. Ale, o, to bardzo wysoko. Ale tak. Myślałem o tym, żeby tutaj wsadzić na przykład trójkę. Jak miałem takie drobne wahania, ale mimo wszystko... Ale to było spowodowane, że nie wybrałeś między... Chyba to, że jedynkę pamiętam bardziej. Bardziej, okej. Zdecydowanie bardziej. Dobra. No to było... To były takie czasy, kiedy dużo takich gier w tematyce ninja wychodziło. I no brzmiały w większości podobnie, a wychodzi taki Ninja Gaiden i pokazuje wszystkim środkowy palec, że może to wyglądać inaczej i brzmieć inaczej. No, nie? No to tak u mnie w dużym skrócie, w taki sposób. Dobrze, no. O Jezu, kolejna trójka, to będzie zło. U mnie trójka, Final Fantasy pierwszy. Kurde, wiedziałem. No, Buomatsu. Dlaczego pierwsza część? Bo jeszcze jedynka, dwójka, trójka, pamiętam, wyszła na NES-a. Czwórka chyba jeszcze też? Czwórka to już był SNES. To już był SNES, okej. Okay. Masz rację, SNES. Czwórka, piątka, szóstka. Jedynka, dwójka, trójka. Nie będę mówił o tej numeracji. Trójki u nas w Europie nie było. Nie chcę mówić o... Tak, bo tam była ta numeracja, była strasznie pokręcona, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Tak, nie chcę. Nagle dostaje siódemkę. Natomiast ja uważam dla jedynkę, dlatego, no przepraszam, Preludium, mamy Matoya Cave, no i można byłoby tak Battle Team, Victory Team, no w międzyczasie Dragon Quest był, prawda? Ale moim zdaniem, nie serio, Dragon Questowi jedynce do Final Fantasy jedynce daleko.
A to, co Uematsu zrobi, to zrobił w tak bardzo krótkim czasie. Kompozytor, który owszem był doświadczony, bo już miał kilka produkcji, natomiast... Ale tutaj dał z siebie tak Finalna 101%. Fantazja, tak. To jest esencja, znaczy to były też znowu takie fundamenty, które Uematsu sobie przygotował pod kolejne odsłony, tak? No bo później ten temat preludium, on go rozwijał, z każdą nową odsłoną ona troszeczkę inaczej brzmiała. Więcej instrumentów dostał i tak dalej. Natomiast jedynka... Tu widać było ewolucję. Jak chcesz zobaczyć, jak wygląda ewolucja Final Fantasy, to preludium. Ja do dzisiaj mam soundtrack original, sound version i też kilka innych mam po prostu w tej wersji, która zarówno się pojawiła na PlayStation, która była odświeżona, i ta oryginalna, która była na NES-a, też mam. Ja do dzisiaj jestem w stanie tego słuchać. Kompletnie mnie to nie odstrasza. Bardzo nie zastarzała. Znaczy, sama gra się zastarzała. No, ale ciężko do niej wrócić. Mnie ostatnio nawet kusi, żeby sobie zagrać nawet nie w tą wersję Pixel remaster, który był. Oryginał? Ale na Advance'a. Dobra, wiem, o co chodzi. Okay. Bo na Advance'ie naprawdę one są... Właśnie mają to, że są mocno zbliżone do tej wersji oryginalnej z NES-a. Tam są te takie poprawione, trochę graficznie jest poprawione. Ale ja grałem oficjalnie, ja pamiętam, próbowałem na emulatorze, ale oryginalnie skończyłem na PlayStation, jak ta wersja Origins chyba nazywała, to ja tą pierwszą, drugą przeszedłem na PlayStation. Paweł, miejsce trzecie u ciebie. Mówiłem, że będzie dziwnie. No, dajesz. Znasz taką grę Pictionary? Owci. I tyle. I wszyscy robią drop. Dobra. Się mikrofon spadł na ziemię. Muzyka Tima Follina. Znowu powrócił. Okej. O czym jest Pictionary? No o czym? Dobra, to jest... W skrócie do muzyki. Okay. To jest gra troszkę planszowa, troszkę logiczna, no. Że masz cztery minigierki, uruchamiasz jedną z nich i na przykład jedna minigierka polega na tym, że masz człowieczka, który musi przenieść paczki. Mhm. Powiedzmy, że nie wiem, ma przenieść cztery paczki z ekranu tam z lewego ekranu do prawego. Mhm. I w taki sposób odkrywa po kolejno obrazek, który znajduje się po prawej stronie. Nie? I musisz jak najwięcej tego obrazka odkryć. No oczywiście są tam jakieś przedmioty, które są w niego rzucane, no i ma ten pasek życia. Jak się ten pasek życia skończy, no to musisz odgadnąć, co jest na tym obrazku po prawej. Okej. Okay. I jest kilka takich minigierek. Niby nic, zwłaszcza, że gra została wydana przez LJN, która ma taką renomę, jaką ma, tak, że nie wydawało to dobrych gier, tak naprawdę, zwłaszcza tych na podstawie licencji. Sama gra też jest taka se, bym powiedział. Nie, chociaż... nie pamiętam tej gry, znaczy może grałem ją, ale wiesz, bo to był taki moment, jak za dziecko to mysł było tych gier i już grałeś, aż coś ci... kliknęło. Ja w to zagrałem przez przypadek raz, kiedyś tam, może kilka razy nawet, no ja po prostu przez przypadek uruchomiłem, nie wiem, kupiłem ten kartridż na bazarze czy coś, whatever, ale to, co pamiętałem, to jest właśnie muzyka. Słuchaj, w internecie są całe analizy tego, muzyka brzmi. Ja to muszę sprawdzić. Wyobraź sobie, że grasz w Warcaby i dostajesz nagle soundtrack, nie wiem, z Need for Speed'a na przykład. Do Warcab. Aha, okej, okay, dobra. Tak. To jest ten poziom. To jest ten poziom. Ludzie dosłownie mówią o tym. Adrenalina taka. Tak, ludzie dosłownie mówią o tym, że Pictionary nie zasługuje na tę muzykę. I znowu to jest pokazane, że Tim Follin jest mutantem. Ale nie, on potrafi naprawdę wyciągnąć. On naprawdę potrafi wyciągnąć i Pictionary jest tego chyba najlepszym dowodem, że on potrafi wyciągnąć naprawdę coś naprawdę najlepszego z takiego, no, z niczego, dosłownie. Okay. Dobra. Jeśli chcecie Pictionary, naprawdę posłuchajcie, tam jest chyba z 6 utworów, ale możecie... I tak dużo. I każdy z nich jest po prostu perełeczka. I posłuchajcie sobie, Boże, nie pamiętam nazwiska tego typa, ale on zrobił analizę chyba 20-minutową o tym, dlaczego ta muzyka tak dobrze siada. Dobra, no to ja to sprawdzę. U mnie... Znowu przynoszę jakieś coś. Nie, bardzo dobrze. Wiesz, musi być równowaga. Zobaczysz, jak będzie drugie miejsce. No to u mnie drugie miejsce Metroid. O, Hirokazu Hip Tanaka. I powiem wam,
Poczekaj, co będzie na pierwszym. Mario. No, Mario. Jeju, to jest... Znaczy, ja wam powiem tak, niewiele brakowało, żebym dał na pierwsze miejsce, ale Metroid to jest jedna z najlepszych kiedykolwiek ścieżek dźwiękowych, jaka mogła powstać w historii gier wideo. Temat przewodni, który się dopiero pokazuje, jak pokonasz Brain Matter. Mother of Brain, Mother. Znaczy się. Dopiero się motyw główny pojawia, żeby taki kataryz przeżyć. Ale ileś tych takich dźwięków charakterystycznych ma? Jeju, motyw tam jest... Motyw główny na początku, tak. Ten moment... W ogóle czujesz taką że to jest takie żywe, organiczne. Tak. Też, no bo sama... Mi się, jak było wielokrotnie już mówione i to nie jest My też mówiliśmy tajemnica, o Metroidzie. Że to jest od obcego... nawiązanie, ale ta muzyka, takie czujesz odosobnienie, pustkę, tak. Nawet momentami taki, że to jest taka muzyka, która pod kątem horroru nawet można nawiązująca, ale jest wiesz, dużo... Im głębiej, tym ciężej, tak, to czujesz, nie chcę użyć słowa mrok, ale czujesz takie, powiedzmy, zagrożenie czyhające za za rogiem, że można by tak powiedzieć. I no i sam temat przewodni Metroida, bo się wiadomo, to później się przeniosło na Super Metroida i na Metroida 2 Return of Samus, który był na Game Boya. Natomiast no Metroid, świetna muzyka ta. I w ogóle co jest najważniejsze, on też był odpowiedzialny za sound design cały. Tak. Zresztą do większości gier, które on pisał muzykę, on też był za sound design. Ale właśnie to jest... My o tym mówiliśmy przy okazji naszego odcinka z Metroidem, że jemu udało się wyciągnąć tyle soków z czyjego dźwiękowego. On był architektem. Tak. On był architektem. On szedł dalej z moim zdaniem architektem. On czasami jak robi te swoje koncerty, gdzie tam na Game Boyu gra i podłącza to... Tak samo jest taki znany sceniczny artysta, z który zapomniałem, on ma Famicom na głowie, w sensie ma taki hełm i ma Famicona i gra właśnie za pomocą tego procesora, tematy w ogóle przetwarza z Famicona i gra. Coś niesamowitego. Paweł, drugie. Dajesz. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Uwaga, Kapitan Tsubasa 2 Super Striker. Ja pieprzę. Aż muszę... Tsubasę tak wysoko dałeś. Dałem tak wysoko. Nie pamiętam, to nie wyszło na zachodzie, to było japońskie. Nie, tylko japońskie, tak, ale pamiętaj, my na Pegasusie mogliśmy grać w gry z Japonii. Ja wiem, że... Po prostu, tak? Pegasusie grałeś. Na Pegasusie. Ale było coś, ja pamiętam, i to było dosyć popularne. Bardzo popularne, to było bardzo popularne. To jest gra sportowa, gdzie nie kierujesz zawodnikiem tak per se, czyli nie chodzisz z nim tak jak, nie wiem, w FIFA grasz, tylko wydajesz mu po prostu polecenia, no nie? Ale jak muzycznie, Paweł, bo czas nam ucieka, a jeszcze trzeba byłoby... Kenji Yamagishi, Mayuko Okamura i Miko Saito i muzycznie, słuchaj, to zupełnie jakbyś oglądał serial, dosłownie. Okej. To są, czuć ten klimat serialu. Tak, dosłownie tak. Okay. Każdy motyw... Też takie popowe granie, Tak, co jest najważniejsze, dużo jest tej muzyki, bo masz jej w scenkach przerwnikowych, również podczas meczów. Jezu, podczas meczy to naprawdę zajebiście to brzmi, bo to buduje rzeczywiście adrenalinę i czujesz, że dzieje się coś ważnego na stadionie. I no właśnie głównie pod tym kątem tak naprawdę ten grę zapamiętałem. Ja japońskiego w ogóle wtedy nie znałem, także grałem trochę na czuja. Później zagrałem w taką wersję spaczowaną, że przyszło tam fanowskie tłumaczenie, więc pograłem, ale tą muzykę do dzisiaj mam w swojej głowie po prostu. Dobra, miejsce pierwsze, jesteś gotów? Dajesz. Mario. Na miejscu pierwszym Super Mario 3. No oczywiście. Nie, ale nie pierwsze. Oczywiście, ale wiedziałem, że będzie 3. Nie, no trójka, Koji Kondo, moim zdaniem on po dwójka, nie chcę się wypowiedzieć w dwójce, była jaka była, ale to, co zrobił w trójce i dopiero mu się udało poniekąd powtórzyć ten sukces jedynki, trójki w Super Mario Land, nie Super Mario Land, tylko tak, Super Mario na tego, na SNES-a. Nie Super Mario, jak to się nazywa? Jeju, ale mam teraz dziurę. Super Mario World. Super Mario World, dzięki. Super Mario World na SNES-a, bo Super Mario Land to było w ogóle coś innego i też był Tanaka. I to był Tanaka.
Tak więc Super Mario World mu się dopiero udało powtórzyć sukces jedynki, trójki, bo tam znowu powstało kilka takich bardzo rozpoznawalnych tematów, które się później zostały. No to nie jest tak jak w jedynce, gdzie masz jeden temat, który się powtarza. No i ma, wiadomo. Tylko tutaj masz tak, a tutaj masz mnóstwo, masz w ogóle temat, no, była bardzo rozbudowana gra, tak? Było kilka plansz, w ogóle była mapa świata, były ukryte plansze, były walki z kilkoma bossami. Jakieś tam minigierki, bo tam... Minigierki, tak. No do tego było mnóstwo też jakby takiej fuzji muzyki, nie wiem, nawet latynowskiej, jakiejś muzyki takiej dyskotekowej, jazz oczywiście, bo też Koji Kondo z tego, bo on jest klasycznym kompozytorem, ten więc trochę poniekąd mu się udało tam wpleść muzykę poważną, zresztą niektóre te postacie były nazywane jak tam, nie wiem, Ludwik coś tam, jak Ludwik van Beethoven. Tak. No, to więc i się wszyscy śmieją. Jest, no i w ogóle temat muzyczny ze Super Mario Trójki. Znaczy, ja na przykład, jak mi ktoś zawsze się pyta, która jest moja ulubiona odsłona Super Mario, to przynajmniej pierwsze trzy, no to ja zawsze mówię, że w pierwszej kolejności Super Mario Land za Game Boya, później właśnie Super Mario Trójka, to jest moja druga ulubiona, a trzecia to jest Galaxy. Mario Słuchaj. Galaxy. Jedynka z tego względu, że wolę muzykę, mówię zarówno pod kątem muzycznym i growym. Później już są te kolejne wiadomo odsłony, ale Trójka to jest taka moja święta trójca, jeżeli chodzi o Mario. Paweł, miejsce pierwsze u ciebie. No, będzie powtórka, oczywiście Metroid. Mhm. Szacun na dzielni. Szczerze. No. Wiesz co, bo jak patrzę na te wszystkie listy tych wszystkich ulubionych soundtracków na NES-a i tak dalej, to tak. Zawsze tam ląduje albo Mario, tak. Albo Zelda. Tak. Ja Zelda też nie, bo Zelda jest bardzo monotonna. Jest monotonna. Jest cały temat, który się powiela. No później jak się wchodzi do tych... To jest tak. To są już później inne, ale cały czas słyszysz... Ale cały czas jest to samo. A w przypadku Metroida masz praktycznie całą paletę różnych dźwięków i właśnie to, co już wcześniej żeśmy powiedzieli, tak, że zaczyna się tak, pusk, wiesz... Uczucie zaczyna się fajnie, no nie? Jest przygoda, fuck yeah. Idę, je. Tak, ale im dalej, tym coraz gorzej. Gorzej. Jest coraz mocniej. Czujesz taką klaustrofobię, no ja. Czujesz niepewno. To, co fajnie powiedziałeś, że czujesz, że ta planeta żyje. No nie? Tak, że to organiczne. I że ta muzyka w ogóle jest taka organiczna. To ma sens, gdy się spojrzy na... muzyka bardzo dobrze spaja się z sound designem. Dokładnie. Więc to jest, myślę, że to jest najważniejszy pod kątem właśnie muzyki, ale również gameplayowy, najważniejszy tytuł na Pegasusa, na NES-a, w który w sumie każdy powinien znać. Tak. Bo to jest taka, myślę, podstawa. No ja. I to, że ileś osób na świecie tworzy różne aranżacje, remiksy, remiksy dalej. I tak dalej, tak. No to o czym świadczy. No i co o tym? Pięknym akcentem kończymy. Długim akcentem. Kończymy naszą dziesiątkę. Dajcie w komentarze, czy wy macie jakąś swoją ulubioną dziesiątkę. Bylibyśmy bardzo ciekawi. Jak zawsze też zachęcamy do komentowania, lajkowania, mówienia konstruktywnych komentarzy. Dziękujemy za wasze komentarze. Bardzo mnie to cieszy, że mamy poziom, w sensie, że nikt nie używa jakichś niecenzuralnych słów, albo że po prostu... Ja czasami użyję. No, ty użyjesz. Ale dziękujemy też za poprawianie naszych błędów, bo czasami też się zdarza, że jesteśmy tylko ludźmi i też pamięć jest u nas nie jest niezawodna, że tak a nie mamy, nie mamy wszystkiego spisanego. Znaczy, staram się zapamiętać jakieś fakty historyczne, albo mam coś tak, w głowie. Tak, ewentualnie się posiłkujemy tym, co mamy zapisane, ale mimo wszystko też dziękujemy za waszą wyrozumiałość. No i też piszcie zawsze, czy wam się podobał ten odcinek, czy chcecie więcej takich odcinków. Chyba to wszystko, Paweł. Ale będzie więcej takich odcinków. O ja to będzie dobrze. Więcej. Słuchajcie, dziękujemy jeszcze raz serdecznie. To był 86. odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony żegna was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Jak zawsze uśmiechnięty na twarzy wasz wierny samuraj kłania się w pas 90 stopni. Mariusz Borkowski. 45. Dąba 45. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym. Do zobaczenia. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.